No witam wszystkich ponownie. Tutaj mamy wjazd na działkę. Tam w oddali jest punkt widokowy. Wieża GSM. Tutaj mamy... Dobrze. Tutaj mamy dwie choineczki. Ta pierwsza po lewej to jest mniej więcej granica działki. Tak, tutaj mamy całą długość. Tam jest piękny krajobraz. I tam do tych krzaczków jest działka. I idzie sobie tam na dół. Tu wam pokażę wjazd. Dobrze, super, Nuniu, biegnij. Tutaj straszny jest dzisiaj ruch, nie wiem, wszyscy jadą na punkt widokowy. Jest normalnie bardzo ciężko wyminąć się na tej drodze asfaltowej. Polecam, jest to jak się biegnie... To. Polecasz? No. Jak to się biegnie do górki, to... Tak, biegnie się do górki, jest fajnie. Nie, patrz! Tutaj mamy mostek wjazdowy. Tu jest droga łącząca Korczynę z Kombornią. Tam mamy jakiś fajny domek, też wybudowany, jak wygląda, jak punkt widokowy. Dobrze, chodźmy dalej. A tutaj mamy miejscówkę z krzesełkiem dla zmęczonych podróżników. Telefonem kontaktowym do sprzedania. Ja wam tam wspominałem, że działka ma 1,84 hektara. Okazuje się, że ma 2,35 i dużo, dużo więcej. Powierzchnia. Czyli dużo, dużo więcej. Więc jest kawałek działki. Tutaj ten kawałek, co wspominałem, jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Ale niestety działka jest w całości do sprzedania, nie możemy rozdzielać tą część niższą, tylko wszystko w całości. Ale myślę, że to jest bardzo dobra baza na agroturystykę, na wybudowanie kilku domków. Patrz! Wynajm turystom. No patrzę. Teraz nagrywa mnie. Nie mogę cię nagrać, bo to będzie publicznie. Tak, taka górka straszna. Tu jeszcze zerkniemy sobie. Powiedziałeś krzaki. Nagrałeś mnie? Cicho. Co? Tak. Tak? Tak. Tutaj mamy... Niestety jest to niewykoszone. Jest to wykoszone jeszcze. Piękny krajobraz, słoneczko. Idziemy do tego domu? Tak. Dobrze, teraz zejdźmy na tą część niższą. Ale nie wiem, nie ma mamy tą drugą część, tu też nie jest bardzo stromo, śmiało. Można było wyrównać sobie troszkę. Tu jest droga dojazdowa. Droga dojazdowa, tak jak wyjeżdżaliśmy mostkiem, tak jak stoi samochód, zjeżdża się tutaj w dół. I oczywiście wiadomo, że jak będzie mokro, tu utwardzenia jako takiego nie ma. A tu zaczęliśmy filmowanie wcześniej, od tej części. Tutaj widzę, że dziki ryły w ziemi, są takie wyrwy, dziury. Dziki ryły, takie byki. No. Tu nie widać, ale tam przestrzeń w dół jest jeszcze, ja wiem, z jakieś 300-400 metrów działki. To jest wszystko niestety zarośnięte, trzeba było to wykarczować, żeby można było w ogóle jakąś polanę
zobaczyć. Kiedyś. Lat 15 wstecz to było miejsce, gdzie kopiło się siano. Nie było ani jednego drzewka. Można było zjeżdżać na nartach. Jako dziecko też próbowaliśmy tu zjeżdżać na nartach. Schodzimy. Komu współczujesz? No, współczuję. ten domowy. Czemu? No, jest stary, jest. No, tutaj mamy. O, tak jak wspominałem, tu zaczyna się droga utwardzona z płyt ażurowych. Dobra, no to co, w razie zainteresowania proszę o kontakt. I można będzie przyjechać tu zobaczyć, pooglądać. Także trzymajcie się.